Cześć, witam wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będą ideologie, jakie pojawiły się w XIX wieku, albo zmiany, jakim one podlegały. Chciałbym jednak na wstępie zaznaczyć, że na dzisiejszej lekcji tylko sobie wspomnimy o socjalizmie, gdyż jako, że była to ideologia, która można by powiedzieć chyba najbardziej wpłynęła, szczególnie potem na XX wiek i miała jakby taką bardzo bogatą historię, na której się też troszkę skupia materiał polskiego liceum, także ją omówimy sobie na osobnej lekcji. Ale dzisiaj za to cały przekrój postaramy się zaprezentować. Więc jak pewnie wiecie, XX wiek zaczyna się już powoli upadkiem monarchii absolutnych, których ostatecznym kresem jest w zasadzie w ogóle władz monarszych, jest I wojna światowa. Jednak ich krytyka rozpoczyna się już znacznie wcześniej, bo już w XIX wieku. W zasadzie takie prawdziwe monarchie absolutne utrzymują się już tak do końca jeszcze w Rosji i w Turcji. W Turcji, która była nazywana przez Anglią chorym człowiekiem Europy, the sick man of Europe, tak na niego mówili Anglicy. Gdyż Turcja była tym krajem zacofanym, podobnie było postrzegana Rosja. Jednak w innych państwach, na przykład takiej Anglii, system parlamentarny już od dawna się rozwijał, co było widoczne m.in. w nadawaniu praw wyborczych. Jako pierwsze powszechne prawo wyborcze, oczywiście dla mężczyzn, gdyż sprawa kobiet powinna być tutaj rozważana na pewno osobno, wprowadziła Francja. Co ciekawe, Francja właśnie jako pierwsza wprowadza powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn w roku 1848, jednak jako jeden z ostatnich krajów w Europie wprowadziła takie prawo wyborcze dla kobiet, bo bodajże, jeśli się nie mylę, dopiero w latach 70., co jest bardzo ciekawą sprawą, możecie to sobie zanotować gdzieś jako ciekawostkę. Także zauważcie, że powszechne prawo wyborcze nie jest równoznaczne z tym, że każdy głos był tyle samo warty. Na przykład w Austro-Węgrzech aż do 1907 roku był system kurialny, który polegał na tym, że mamy jakby kurię, czyli taki podział, byśmy mogli powiedzieć nawet klasowy. Mamy na przykład kurię miejską, czy też małej własności. To są różne klasy społeczne, tak? Chłopi, mieszkanie, jacyś bogaci ziemianie, kapitaliści. I ich głosy mają określoną wartość. I także oni mogą wybrać określoną liczbę mandatów w parlamencie. Czyli jak widzimy, to, że prawo głosu było powszechne, nie znaczy, że każdy głos był tyle samo warty, co oczywiście musicie sobie zapamiętać. Często na przykład były cenzusy majątkowe, czyli przykładowo od zarabianej jakiejś kwoty dopiero można było głosować, lub też cenzusy wykształceniowe, albo dwa połączone. Czyli na przykład bez wykształcenia wyższego nie można głosować i tym podobne. Czyli jakby taka demokracja, jak dzisiaj mówimy na dzień dzisiejszy, czyli prawo powszechne każdego do głosu, nie była tak naprawdę respektowana. Zresztą wiele osób uważało to za coś idiotycznego, gdyż jak taki chłop niewykształcony miał mieć prawo decydować o polityce, co myślę, że też ma swoje jakieś uzasadnienie, gdyż później zaczęto z kolei próbować iść z tym, co masy chcą, a niekoniecznie co musi być dobre dla danego kraju. Zatem co idzie razem z uparlamentowieniem państw, rozwija się system partyjny, czyli pojawiają się różnego rodzaju partie o różnych rodzajach swoich kierunkach. I te właśnie kierunki, czy też ideologie, na dzisiejszej lekcji sobie postaramy się zgłębić. Zwyczajowo dzielimy systemy partyjne na lewicę i prawicę. Jest, niestety tutaj jakby te podziały są tak naprawdę nikłe. Jeśli chodzi o XIX wiek, z pewnością możemy powiedzieć, że na przykład prawicą byśmy nazwali monarchistów, konserwatystów, a lewicą anarchistów, komunistów, czy też socjalistów. Niestety, jak dla mnie przynajmniej najlepszym takim przyjętym możliwym podziałem jest podział według stosunku do indywidualności człowieka, czyli na ile on jest, człowiek jest wolny, na ile powinien być niezależny od samego rządu. I tutaj nakłada nam się taka oś, na razie sobie przewiniemy, czy oś, taki powiedzmy diagram sobie narysujemy. I tutaj będziemy mieli
byśmy powiedzieli znaczy tutaj byśmy powiedzieli prawica. No, tutaj prawica, damy. Prawica i lewica. To jest ze względu na indywidualizm człowieka. Znaczy, jak on jest postrzegany. No i tutaj na lewo będziemy mieli komunizm. Komunizm. A na prawo będziemy mieli liberalizm. Czyli uwolnienie całkowite jednostki. Zaraz sobie jeszcze te poszczególne ideologie dokładnie omówimy. Tutaj będziemy mieli gdzieś troszeczkę przed liberalizmem, będziemy mieli konserwatyzm. Konserwatyzm. Za to przed komunizmem możemy mieć po prostu jakiś socjalizm. Tutaj oczywiście jest ich tyle rodzajów, że piszemy bardzo, bardzo, bardzo ogólnie. Zresztą o pewnych typach już sobie w miarę wspominaliśmy wcześniej. No i po środku będziemy mieli jakieś socjaldemokrację, czy też tym podobne. Jednym słowem, na lewo idziemy do coraz większego totalitaryzmu, czyli rządu całkowitych państwa, całkowitej kontroli, a na prawo idziemy do laissez-faire, czyli pozwólcie czynić, czyli do takiej wolności osobistej człowieka. No i tutaj dwie takie najstarsze, wcześniejsze doktryny, o których sobie mówiliśmy, czyli liberalizm i konserwatyzm, nagle się okazują po tej samej stronie, gdyż jaka była wcześniej różnica? Wcześniej po prostu konserwatyści chcieli zachować monarchię, pewne wartości, liberaliści dążyli do trochę rozluźnienia obyczajów, do tej wolności, liberalizmu, możliwości wyboru i tym podobnych. Niestety, w XIX wieku po prostu to ulega zmianie. Tutaj największym tego przykładem był, którego zresztą już poznaliśmy, mówiąc o kolonializmie, Benjamin Disraeli. I on uważa, że konserwatyzm powinien się trochę dostosować do trendów społecznych, do tego, co się dzieje w państwie. No i konserwatyści powinni się przyzwyczaić do społecznych reform, przez co na przykład uważano, że należy pewne porządki zachować. Konserwatyści szczególnie kładli nacisk oczywiście na taki rozdział, znaczy na poszanowanie tradycji, wartości, religii, samego państwa, instytucji władzy. No, ale jednocześnie dopuszczali jakąś wolność osobistą, kładli z czasem nacisk właśnie w XIX wieku na wolność ekonomiczną, gospodarczą. Czyli liberalizm ekonomiczny, wolny rynek, o którym sobie też mówiliśmy na innej lekcji. Z kolei liberałowie uważali przede wszystkim na początku, że prawa wyborcze oczywiście powinny być powszechne, nie powinno być władzy absolutnej, tak jak wcześniej uważali konserwatyści, ale jednocześnie te prawa powinny być ograniczone, czyli powinniśmy mieć te cenzusy, o których wspominałem. Jednak część opowiadała się, że prawa powinno należeć do każdego mężczyzny, i tutaj byli tak zwani liberalni demokraci, czyli jakby te poglądy zaczęły ulegać zmianie. Nawet z czasem zaczęto uważać, że państwo nie może być już tylko, liberałowie zaczęli uważać, że państwo już nie może być tylko strażnikiem wolności osobistej człowieka, tak jak to uważali wcześniej, że wolny wybór, religia i tak dalej, wszystko jest dowolne, ale zaczęli uważać, że państwo powinno w pewien sposób ingerować w życie ludzi po to, żeby zapewnić sprawiedliwy podział dóbr, czy też jakąś opiekę socjalną. I tą odmianę nazywamy liberalizmem socjalnym. Czyli widzimy te dwie najważniejsze nuty, konserwatyzm, liberalizm, się strasznie rozrzedziły. Ciężko mówić o jakichś konkretnych datach, gdyż sami konserwatyści podzielili się na takie, mówimy, trzy odłamy. Mieliśmy konserwatyzm ewolucyjny, tradycyjny, czy też neokonserwatyzm, ale o tych zagadnieniach nie będziemy sobie mówić, gdyż są już to takie szczegóły, które nas po prostu nie obchodzą, a tutaj musicie mieć tylko taką wiedzę bardziej ogólną. Oczywiście narodził się też socjalizm, ruch socjalistyczny, ale o tym na osobnej lekcji. Innym ważnym ruchem była chadecja, czyli chrześcijańska demokracja, która narodziła się z czasem w XIX wieku. Kościół katolicki wcześniej był taką instytucją bardzo, znaczy nadal jest zresztą uważany,
ale był instytucją konserwatywną, czyli kładł nacisk, że musi być władca, władca jest, ma władzę od Boga, należy go szanować, powinien zostać zachowany podział feudalny i tym podobne. Jednak powoli, że tak powiem, z czasem się to zmienia i już wystąpienia społeczne nie są uważane jako sprzeciwianie się woli Boga, ale za pewne zjawiska, które dążą do jakiejś sprawiedliwości. I tutaj Pius IX, którego widzimy na tym obrazie tutaj po środku, Pius IX wydaje w 1864 roku encyklikę Syllabus Errorum, czyli to znaczy po łacinie spis błędów. I tam krytykuje i socjalizm, ale też i liberalizm, czyli zaczyna się takie szukanie złotego środka. A w 1870 roku pierwszy Sobór Watykański ogłasza dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Oczywiście wtedy, kiedy mówi ex cathedra, czyli jako głowa kościoła, nie, że w rozmowie sobie coś rzucał i papież ma, to jest często też nadinterpretacja tego przepisu i papież sobie coś rzuca i jest to uważane za prawdę. Nie, ale chodziło, kiedy mówi ex cathedra w imię kościoła, miał być on tutaj nieomylny. I to były próby walki kościoła z jego słabnącą tak naprawdę pozycją, gdyż władcy powoli się od niego odsuwali, szli bardziej w stronę ludu, żeby się przypodobać swoim poddanym, a nie kościołowi, który już nie miał dla nich aż takiego znaczenia i nie pozwalał, nie był gwarantem utrzymania tej władzy. No i w ten sposób też kościół, przez to, że się stał taki bardzo natarczywy, odsuwał od siebie ludzi. To miało na przykład możemy widzieć w Kulturkampfie Bismarcka, który zaczął walczyć z kościołem katolickim, który próbował tak naprawdę odebrać mu część władzy, znaczy rywalizował z nim, byśmy powiedzieli, o poddanych. Szczególnie właśnie po dogmacie o nieomylności papieża. Starano się walczyć z tym, żeby księża nie byli polityczni i tym podobne, żeby nie mieli wpływu też na te władze, które stawały się coraz bardziej parlamentarne, wybierane demokratycznie, a więc przez ludzi. A jeśli Kościół by kontrolował ludzi, to też by miał wpływ na wybieranych władców. No i Kościół te wpływy zaczynał tracić. No i wówczas papież Leon XIII wydaje w 1891 roku encyklikę Rerum Novarum, czyli rzeczy nowe. I tam tak naprawdę następuje, powiedzmy, w miarę jasne określenie stanowiska Kościoła i ta encyklika staje się tak naprawdę podstawą całych dalszych działań Kościoła katolickiego. Mianowicie ona każe budować sprawiedliwy ład społeczny. Tam, gdzie istnieje tak zwany personalizm chrześcijański, czyli osoba jest wolna jako osoba, jako chrześcijanin, ma wolny wybór między dobrem i złem, więc w pewien sposób niezależna jest od władz państwa, ale jednocześnie nie uważano jeszcze jakby ten pogląd nie ewoluował do tego stopnia, żeby uważać, że każdy jest równy i tak dalej. Nadal uważano, że są ludzie, którzy zasługują, powiedzmy, na trochę większe prawa niż inni, ale co nie zmienia faktu, że każdy z nich powinien mieć zapewniony jakiś w miarę byt, dobrobyt, że powinniśmy miłować bliźnich, więc jakoś tym obywatelom też pomagać, czyli głoszono ideę tak zwanego społecznego solidaryzmu, czyli bogaci nie mają prawa wyzyskiwać tych biedniejszych, ale robotnicy za to powinni sumiennie pracować dla swoich pracodawców. I na tym jakby opierała się teraz ideologia kościoła, czyli takie, byśmy powiedzieli, właśnie szukanie tego złotego środka pomiędzy tymi różnymi skrajnymi ideami, które w XIX wieku miotają scenami politycznymi. Potępiono jednak radykalnie i ateizm oczywiście, bo oczywiście komunizm przede wszystkim, jako też tak naprawdę ideologia sprzeciwiająca się kościołowi, a także jakiekolwiek myślenie o rewolucjach, jakieś takie radykalne działania, czy też nawet liberalizm ekonomiczny w przypadkach, kiedy miał on głosić podstawę polityki państwa zależną od ekonomii, która miała według kościoła służyć do pewnego wyzysku i no i nieludzkich postaw. I także wszelkie jakieś postawy, gdzie właśnie uważano liberalizm na takiej zasadzie wolnościowej, całkowicie swobody obyczajów, też oczywiście tępiono jako laicką moralność. No i
partie, które sprzyjały takiej ideologii, czyli budowaniu państwa w miarę sprawiedliwego, ale jednocześnie opartego na pewnych tradycjach, wartościach i głoszącego no, duże swobody, ale bez przesady, nazywamy partiami chadecji, czyli państwami chrześcijańskiej demokracji. No i one szczególnie się też będą widoczne nawet jeszcze w XX wieku. O czym będziemy sobie mówić też na przykład w przypadku Polski międzywojennej. Czyli zapiszmy sobie może to, co mówiliśmy, bo ja tak mówię, a nic nie zapisujemy. Czyli jeśli chodzi o chadecję, to Pius IX, 1864, mamy Syllabus Errorum, encyklika. Syllabus Errorum. No, Leon XIII w 1891 wydaje Rerum Novarum. No i tak jak sobie mówiliśmy, mamy konserwatyzm. Ops, liberalizm. Mamy jeszcze chadecję. No i dochodzi nam jeszcze jedna odnoga, o której teraz sobie powiemy, czyli nacjonalizm. Nacjonalizm, ojej, zagalopowałem się. No i ten socjalizm. Oczywiście to jest bardzo, bardzo ogólny podział, dlatego też no, dzisiejsza lekcja jest taka dość bardzo byśmy powiedzieli ogólna, ale spokojnie, jak już będziemy mówić sobie o socjalizmie, powrzucamy trochę więcej dat, gdyż tutaj nie musicie znać jakichś konkretnych wydarzeń czy tych mądobnych, warto kojarzyć osoby, które wspominałem tutaj w toku rozmowy, ale jako tako nie jest to temat aż taki szczegółowy w programie nauczania. Warto też sobie coś powiedzieć o poglądzie zwanym anarchizmem. Anarchizm sam w sobie, no poruszymy go trochę szerzej na innej lekcji, ale anarchizm zakładał tutaj różnie. Albo potrzebę zniszczenia obecnego porządku i zaprowadzenia porządku takiego totalnego, czyli na przykład niszczymy stary ustrój całej monarchii i tak dalej, tworzymy klasy robotnicze, w ogóle taki jako tako zakładał on chaos. Lub na przykład mogliśmy stworzyć anarchokapitalizm, czyli niszczymy cały porządek obecny po to, żeby zapanował świat, w którym tak naprawdę rządzi rynek, rządzi ekonomia, a nie mamy żadnego państwa, które narzuca pewne poglądy. Ale anarchizm był taką formacją bardzo, bardzo skrajną, ale zasadniczo właśnie pierwotnie chodziło mu o zniszczenie obecnego porządku czy też ustroju. Jeśli chodzi o nacjonalizm, nacjonalizm jest czymś, co się nam już przewija od dawna, gdyż jest on przyczyną na przykład Wiosny Ludów, czy też w zasadzie już jest, zaczyna być odczuwalny mocno od Kongresu Wiedeńskiego, kiedy Napoleon, przywracając swobody pewnym ludom, wzbudza idee właśnie nacjonalistyczne. I na czym to polega? W zasadzie przyjmuje się, że nacjonalizm to jest bardzo śliskie pojęcie, bo ciężko powiedzieć, kiedy mówimy o takim nacjonalizmie, który nam się kojarzy negatywnie, a nacjonalizmie jako idea, że pewne społeczeństwo ma wspólne jakieś wartości, mogą być cechy etniczne i czuje się jako jeden naród. Ma pewne dużo wspólnych cech, które sprawiają, że oni są narodem. Jako społeczeństwo powinni być ze sobą bardziej solidarni niż z innymi. I to jest w zasadzie podstawa myślenia nacjonalistycznego. I nacjonalizm w XIX wieku głównie się opiera na tym, że te państwa dążą do własnych państw. Czyli na przykład nacjonalizm może być na Bałkanach, gdzie mamy Serbów, Jugosławię, czy też mamy Polskę, dąży do stworzenia własnego kraju. I to jest właśnie ten nacjonalizm, dążenie do niezależności, podkreślanie swojej różnorodności względem innych narodów i dążenie do uzyskania własnego państwa, autonomii. Mamy też nacjonalizm, w którym mówimy o wyższości nad innymi krajami. I taki nacjonalizm, który się przejawiał w imperializm tak naprawdę w XIX wieku, występował na przykład między Anglią i Prusami, czy też wszystkimi tak naprawdę innymi wielkimi mocarstwami. Czyli my uważamy, że my jesteśmy lepsi od innych. Przykładowo Brytyjczycy uważają, że oni mają najlepsze imperium na świecie,
że oni są w takim razie najlepsi, Niemcy uważają, że oni są najsilniejsi i tak naprawdę są niedoceniani i zaczyna się konflikt. Tutaj te podstaw tutaj trzeba szukać u darwinistycznej teorii ewolucji, gdzie pojawiła się tak zwana teoria walki o byt. Możemy to sobie zapisać, bo to jest fajne pojęcie. Walka o byt. Walka o byt. I o co w tym chodzi? No, przetrwają najsilniejsi. Tak naprawdę można to sobie skrócić. Czyli ci, którzy są lepsi, wygrywają. I tym tak naprawdę dla niektórych nawet była pierwsza wojna światowa. Wiele mocarstw zdążyło do takiej właśnie ogólnoeuropejskiej wojny, w której wygrają ci najsilniejsi, najlepsi. I ta walka, a wiadomo, najsilniejszy naród wygra. No czyli taka wojna pokazała zwycięzców i to dążenie do tej walki najlepszych też moglibyśmy nazwać jako takie pewne korzenie nacjonalistyczne. Oczywiście nacjonalizm może się różnić. Z czasem zaczęto wyróżniać nacjonalizm konserwatywny, nacjonalizm nawet socjalistyczny, czy też nacjonalizm połączony z liberalizmem. Także nacjonalizm jest bardziej taką podstawą ideologiczną, czyniącą właśnie ten naród spójny albo wywyższającą dany naród nad innymi. To dążyło, to też nacjonalizm często ten negatywny prowadził do tworzenia takich wręcz rasistowskich teorii o wyższości jakichś danych ras, czego na przykład twórcą był francuski hrabia Joseph Gobineau, zawarł takie poglądy w eseju o nierówności ras ludzkich, co z czasem przecież zaczęliśmy nawet widzieć w dalszej perspektywie, choćby w ideologiach Hitlera. I w zasadzie, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję, to by było tyle. Mam nadzieję, że macie taki ogólny pogląd. Wiem, że to jest dość skomplikowane, bo tak naprawdę te podziały, na przykład co nazwać lewicą, co nazwać prawicą, są bardzo mętłe. I tak naprawdę musielibyśmy się skupić w poszczególnych państwach, jak działały dane partie, bo w Stanach Zjednoczonych na przykład wyglądało to troszkę inaczej, jak działały dane partie i na czym one się skupiały. Ale zasadniczo mieliśmy walkę o to, czy jednostka ma być bardziej wolna, swobodna, czy też ma być swobodna, ale w ramach pewnych barier, czy też powinniśmy właśnie w nią ingerować kosztem na przykład równości ekonomicznej, jak to miało miejsce w socjalizmie, czy też państwo powinno być absolutne, ale z absolutnym monarchą, czy też z absolutnym rządem totalitarnym. No i te jakby kwestie tak naprawdę przewijały się przez XIX wiek. Za to o komunistach i w ogóle o rosnącym socjalizmie, też co się działo w Rosji, powiemy sobie na następnej lekcji. Także do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.